Chirurgia ogólna i urazowa, neurologia i pediatria. To właśnie na tych oddziałach najczęściej brakuje kadry. Szpitale są przez to zmuszane do zawieszenia działalności lub jej zamknięcia. Od początku roku dotyczy to aż 20 placówek w województwie śląskim. Niebawem dołączy do nich szpital w Tarnowskich Górach. Na początku roku informowaliśmy o sytuacji oddziału obserwacyjno-zakaźnego w Bytomiu, miesiąc temu o pediatrii w Rydutowach. Jednak szpitali, które borykają się z podobnymi problemami, jest znacznie więcej. Niestety za kilkanaście dni będzie to dotyczyło także placówki z Tarnowskich Gór. Od 17 sierpnia już na ten oddział nie będziemy przyjmowali pacjentów w trybie planowym oraz w trybie pilnym. Od 1 września do 30 września ten oddział będzie zawieszony. W tym czasie uruchamiamy nasz wewnętrzny transport szpitalny, żeby pacjentów nie zostawić i zapewnić ciągłość świadczeń medycznych. Będziemy pacjentów w razie konieczności transportowali do jednostki w Piekarach Śląskich, z którą mamy podpisane porozumienie. Porozumieć pragną się też zarządzający szpitalem, dlatego dokładają wszelkich starań, by od października przywrócić działalność chirurgii. Jeżeli sytuacja jest taka, że faktycznie nie ma personelu, no to najczęściej właśnie szpitale zwracają się do oddziału wojewódzkiego, jak również do urzędu wojewódzkiego z prośbą o przerwę w udzielaniu świadczeń. W tym momencie oddział szpital poszukuje nowy personel, który mógłby właśnie podołać dalszej pracy. Najczęściej jest to okres do 3 miesięcy, maksymalnie do 6 miesięcy taka przerwa może mieć miejsce. Natomiast no, każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie. Do NFZ-u należy wydanie opinii, która przekazywana jest później do Urzędu Wojewódzkiego. Ostateczna decyzja należy do wojewody. Zgodnie z przepisami ustawy faktycznie podmioty lecznicze posiadające możliwość stacjonarnej opieki medycznej i posiadające równocześnie kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia mogą zaprzestać działalności leczniczej z różnych powodów. Między innymi głównym powodem w ostatnich miesiącach jest brak kadry lekarskiej. Z 20 przypadków od końca zeszłego roku aż 16 dotyczy personelu. W pozostałych miejscach oddziały zostały zawieszone ze względu na trwające prace remontowe.